Cześć. Dzisiaj opowiem o giełdzie kryptowalut Bitget. Jak się zarejestrować, jak kupić kryptowaluty, jak wpłacić złotówki, jak wpłacić euro, jak wypłacić fiaty, jak wypłacić kryptowaluty i jak korzystać z copy tradingu. Pod filmem jest link referencyjny. Jeżeli zarejestrujesz się za pomocą tego linku, przejdziesz KYC, to wówczas otrzymasz bonusy. W takim razie przechodzimy do rejestracji. Klejam link i otwiera się strona. Teraz przejdziemy przez proces rejestracji KYC, aby otrzymać airdrop 10 BGB i dodatkowe 50 USDT bonusu handlowego dla nowych użytkowników. Zarejestruj się teraz i wpisujemy adres mailowy, ustanawiamy hasło, kod polecenia już tutaj został wstawiony. Przeczytam i akceptuję umowę użytkownika oraz politykę prywatności i tworzymy konto. Wybieramy obrazki i trzeba wejść na adres mailowy, żeby zweryfikować z maila kod. I tutaj jest weryfikuj teraz. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Bitget, należy najpierw przejść weryfikację tożsamości. W przeciwnym razie korzystanie z tych funkcji będzie ograniczone, czyli launchpad, wpłata, handel peer-to-peer, earn, zarabianie, spot i copy trading. I robimy weryfikację. Weryfikacja na poziomie pierwszym, czyli wypłata do 20 000 USDT. I 3 miliony USDT po weryfikacji. Wpłata krypto przy obecnym limicie jest niemożliwa. Wpłata fiat też jest niemożliwa. Handel peer-to-peer też jest niemożliwy. Dlatego należy się zweryfikować. Wymagania weryfikacyjne to dokument rządowy, może to być paszport, dowód osobisty. Następnie weryfikacja poprzez rozpoznawanie twarzy. Szacowany czas rozpatrzenia 60 minut. I tutaj wybieramy na przykład dowód tożsamości. Możemy zweryfikować to za pomocą weryfikacji mobilnej, jak i za pomocą komputera. Ja wybieram komputer i tutaj będę przesyłała wszystkie swoje dokumenty, ponieważ ja już przesłałam, już zweryfikowałam, to nie będę tego ponawiać. Jeżeli będziemy mieli zweryfikowane wszystko, mamy dostęp do wszystkich funkcji, tak jak było to pokazane. Przejdę teraz na swój profil już zweryfikowany. Już jestem tutaj zweryfikowana. W tym miejscu jest napisane, że zweryfikowano. Następnie chcę kupić kryptowaluty. Mogę to kupić za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Zawsze w weekendy nie ma żadnych prowizji. Także jeżeli kupicie w sobotę bądź też w niedzielę, jest brak prowizji. Przechodzimy, żeby kupić kryptowalutę. Bierzemy w tym przypadku PLN, piszemy na przykład 1000 zł i otrzymujemy 239,3604 USDT. Oczywiście możemy kupić inną kryptowalutę, taką jaką będziemy chcieli. I tutaj robimy kup USDT. Ja tutaj mam wpisaną swoją kartę, a w tym miejscu dodajemy nową kartę. Także wpisujemy pełne imię i nazwisko, numer karty, datę wygaśnięcia, CWC i przechodzimy dalej. W momencie, kiedy już podepniemy kartę, złóż zlecenie i mamy zakupione pierwsze kryptowaluty. Bardzo jest to proste. Możemy oczywiście, jeżeli się zweryfikujemy, handlować peer-to-peer. Jeżeli chcemy wpłacić kryptowaluty, to przechodzimy portfel, wpłać, wybierz monetę, na przykład BTC, wybierz sieć, upewniamy się, która sieć jest dla nas najlepsza. Jeżeli płacimy z własnego portfela, to musimy sprawdzić, po jakiej sieci będzie przesyłana
Ta kryptowaluta, w tym przypadku Bitcoin, tutaj nam się wyświetlił sieć Bitcoina i sieć Binance Smart Chain. Ja wybieram Binance Smart Chain i mamy adres do wpłaty. Kopiujemy adres na dole, przechodzimy do swojego portfela, wklejamy i przesyłamy. Jeżeli już posiadamy kryptowaluty czy też fiaty, to należy zrobić, żeby one pracowały. Można kupić oczywiście kryptowaluty i czekać, aż ich wartość wzrośnie. Można też skorzystać z copy tradingu i tutaj pokażę, jak to wygląda w copy tradingu. Możemy kopiować od najlepszych traderów kontraktami futures, możemy kopiować od najlepszych traderów na rynku spot i możemy robić copy trading z wykorzystaniem botów. Zanim to jednak zrobimy, należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami, które znajdują Rozumiem. się przy każdym z tych. Ja na przykład tutaj kopiuję Bitcoina i kopiuję spot goods. Jeżeli wybierzemy sobie tutaj spośród tych wszystkich traderów, takiego, który byśmy chcieli obserwować, to wówczas kopiujemy i mamy takie same transakcje jak dany trader. Oczywiście trzeba je przeanalizować, sprawdzić, jakie mają wyniki, sprawdzić, czy również mieli stratne pozycje, czy też nie, na jakich parach walutowych handlują. Jeżeli będziemy chcieli wypłacić swoje środki, bo już dużo zarobiliśmy, to wówczas robimy tutaj portfel, wypłata i tutaj robimy wypłatę. Wybieramy monetę, jaką chcemy wypłacić. Tutaj jest zaznaczone USDT. Wybieramy sieć, po której ma być wypłacone i adres do wypłaty, czyli nasz adres, gdzie chcemy, aby te kryptowaluty zostały wypłacone. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fiaty, to też wybieramy walutę. W przypadku fiatów możemy wypłacić euro. Robimy dalej i tu wpisujemy swoje dane. Zgadzam się i mamy wypłatę. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, to zadaj je w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć.